Witam. Nie będę siedział, nie będę czekał. Nagrywamy kolejny odcinek. Wiedźmin spał, nie będzie sam. Więc trzeba lecieć z kolejnym odcineczkiem. Kawy jeszcze mamy troszeczkę. Więc jak najlepiej można nagrywać. Powinniśmy nagrywać. Idziemy do Kornaty. Coś wisi w powietrzu. No, deszcz. Na Albertszyźnie też możliwe, że deszcz będzie padał. O, kamerka mi się włączyła, przepraszam. Dokładnie. Zdjęmy sprawdzić, co się dzieje w tej Koronacie i dopiero wtedy będziemy mogli coś odpowiedzieć na temat tego, co się tu po prostu dzieje w tych winnicach. Dlaczego tak się dzieje w tych winnicach przede wszystkim, tak? Bo to jest... O! Ej, dziewczyno młoda, pokaż mi pieroga. Są też takie hity, jakbyś nie wiedział. Dobra, fajnie. Dyplom Akademii Oksenfurskiej w kieszeni, tu byle fryzm. Proszę państwa, naprawdę. Ja tu prowadzę dalej śledztwo. W dupę jeża same sosny. Zaopatruje się dwór księżnej pani. Płot. A te kurwa beczki ciężkie, obijają się. Znowu takie spory, kurka ładna. Hej, dziewczyno młoda, pokaż mi pieroga. Hej, dziewczyno młoda, pokaż mi pieroga. No z archetyprami się ciężko walczy, bym powiedział. Tą wertę. A dobra, już przebiegnę. Stać! Przejścia nie ma! No na razie nie wiemy, co tu się dzieje, no nie oszukujmy się, ale no nie wiemy nic. A intrygują mnie te misje, dlaczego to tak się dzieje, a nie inaczej? Stać! Przejścia nie ma! Odpocznij. Też. Ej, dziewczyno młoda, pokaż mi ziemnioka. Thank you.
kurka wodna. Czego to tak jest? Ja nie mam pojęcia. Rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się. Co my tu mamy? Ten list nie mógł się znaleźć przypadkowo. Z tej notatki, z tego co znalazłem wcześniej, wynika, że za kłopotami winnic stoi ktoś trzeci. Muszę znaleźć miejsce, o którym mowa w listach. Założę się, że za drzwiami, które otwierają. To jest tu aż, wow. Ten klucz. Znajdę coś bardzo interesującego. No! Musimy do te samutna się udać. Nie wiem, gdzie się udałem przez przypadek. Nie wiem, nie wiem. Co z nami będzie, nie wiem. Wow. Ja jestem w te samutna. Nie. Miała być ruiny też amutna. No szkur! D. Bele. Wiem, od też amutna. Banshee była? Ale ja. Tysza mutna. Ja sobie w razie czego napiję. No tylko w razie czego, no nie? Żeby nie było jajec, jak ja tam trafię. Dobra. Tu roboty nie znajdziesz, a raczej zapłaty za robotę.
O, te barwniki to zbroje można zbierać, bo one dosyć drogie są. Ja i tak nie będę nic malował, to wiecie. Sadzonki archesporów. Co za degenerat hoduje coś tam. Z tego listu wynika, że za sabotażami w winnicach stał hrabia Crespi. Muszę o tym powiedzieć Matyldzie i Liamowi. A to ja się zasadzam kierach spod. Dobra, to zrobione. Okej, okay, więc ja się udam. Gdzie ja się udam? Udałbym się jeszcze tutaj, gdzieś tu jakiś znacznik był. Tysiamutne. Dobra. Znaczy z dzikami nie będziemy walczyć, no. Bez przesady. Tysiamutne. Przede wszystkim to sprawdźmy tutaj. Mam graki te palajak. Glaka warto pokonać, kurde, teraz. Dokładnie, V. Wspaniale, dobra, glaki pokonane. Dokładnie, czekajcie, bo tu kurde telefon tam, miałem ważny telefon tam, jeden dzwonił, no i numer, znaczy jeszcze raz mam jeden, ja dam numer, to będę wam mówił, a dzwoniła, no ale, ja wiecie, nagrywam to, rozumi. No, chodźmy. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostem. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Znalazłem dowody na to, że kłopoty Koronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Crespi. Co? Crespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i Koronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie.
ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Niebywałe. Znaczy, że to nie Lian? O, a ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz, zaraz. Czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale on ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. No właśnie, no właśnie. W sumie, co trzy winnice, to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Pozostaje tylko jedno pytanie. Co z Coronatą i Vermentino? Skupiłem się na śledztwie i nie zdążyłem zająć się wszystkimi problemami w winnicach. Ale niedługo będą pracować normalnie. Doskonale. Zatem czekamy na dobre wieści w tej sprawie. O masz, jeszcze muszę dokończyć. O! No proszę, chodź. Naprzód. Chodźmy szybko do tej koronaty, bo tylko w koronacie mam do wykonania chyba te... te misje, tak mi się wydaje. Tak mnie ino coś się wydaje. Te driagi. Stać! Przejścia nie ma! No chyba tylko dla was. Ludzie w opałach. Gdzie ci ludzie są? Jakaś... No skór! Czybyk. Ładnie, ładnie żem się wkopał. No ładnie żem się wkopał. Ja pierdziule. Srebrny miecz praktycznie mi nie jest potrzebny. Tak więc... srebrny miecz można sobie odrzucić tak naprawdę. Jedyny jaki miecz mi jest... Jedynie co mi trzeba, full zbroję wilka. Albo też full zbroję Manticory. O, to jest ładnie, że chyba nawet. O, bazyliszek. Salata. Niech se latają, nic przecież nie robię. A, tu jest wejście. Jednak troszkę nie to poszedliśmy, że trzeba było. Ty szamutna. Może i trendy? O! Jeszcze nie bij mnie, koleżko, bo ja muszę sobie użyć olejek. O, już się wyjdzie.
Ferajna! Ratujcie, panie! Pomocy! Ty i tak zginiesz, patrz. No. Dzięki ci, zacny kawalerze. Zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina, aż to nagle... Spokojnie. Już po... Te huncwoty porwały mnie pewnie dla okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w Koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? Jasne. Prowadź. Jest... Dobra. To prowadzi mnie szybko. No. Lia. Pla. Dobra, to już mieliśmy tak zrobione, więc wiem, o co chodzi. Że ta winnica też nie wygląda najlepiej. Daj, Botka. Szybko jeszcze jedną rzecz musimy zrobić i będziemy mieli wszystko. Osobiście rzecz ujmując, czyli byłoby gitara. Chyba jeszcze archy spory będą jedno, tak mi się gdzieś wydaje. No ostatnie takie rzeczy. Dobrze się szybko jedzie, tak więc prosta droga, gitara. Nie wierzę, golemy. Jeśli 5 10 nie wchodzi, jeśli mi wchodzi 10 z tych, to automatycznie wjeżdża chyba z tego co. Pieniądze nie śmierdzą. No i takie poszukiwania chyba też zrobię poza odcinkiem, bo za dużo tych poszukiwań tu na tych odcinkach jest. No. Tak więc nie stresujmy się, na pewno to przejdę sobie na 100% Tisunat, tak więc będzie gitarra. Będzie gitarra. Przepraszam, mości pułkowniku. Jakem Czapliński wisiaj, ty do... Tąd nie wisi, to będzie wisiał. I... Jedź, koniku, jedź.
No dobrze, bo tu kurde jest znacznik. Czyli będę jeszcze szybciej. I bardzo fajnie, o to chodziło, o to chodziło. Zarządca powiedział mi, jak sobie poradziłeś z tymi awanturującymi się dostawcami? Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Rozwiązałem wasze problemy. Coronatta i Vermentino mogą działać normalnie. No i fajnie. W tych okolicznościach miło mi zakomunikować, że winnica Belgard zostanie oficjalnie przekazana w ręce utworzonego przez państwa konsorcjum. Naprawdę? Nie wierzę, udało się! Dzięki, Wiedźminie. Naprawdę nie wiem, jak ci się odwdzięczymy. Na przykład wypłacając mi nagrodę. No, należy ci się. Proszę. Nie chciałbym nic narzucać, ale mam wrażenie, że pomoc profesjonalisty wciąż może się państwu przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam państwa za mną. Pora zobaczyć Belgard. Nie podoba mi się jego ton. Chodź z nami. Coś mi mówi, że damy ci zarobić trochę więcej. No dobra, chodźmy. No ładnie. A jeszcze nie mam podków. Słabo. Nie bez kozery chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli winnica mocno doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. W zasadzie to już się zgodziłem. Och, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. Razem z problemem w winnicy Belgard. Tu jeszcze mam 5. Słabo. Tak, dla bezpieczeństwa, no nie? Tyś jest kot na potwory, a ja pies na baby. Ty, wyglądasz na rycerza! Spójrz! Tam się wykrył jakieś monstra! Brawo. Jeśli chcę się pozbyć Endriak, muszę to wysadzić w powietrze. O, kolejny poziom. Brawo, brawo, brawo. Przeprowadźmy od razu mutację w takim wypadku. A, mogę, to tak. Dobra, gitarra. Czekajcie, znowu YouTube.
Okej, lećmy dalej. Kolejne tutaj rozdrobcyjmy to. No, no, wykazałeś się. Patrz, gdzie leziesz. My, tędego. Dziękuję. Spania. Odrobicie w polu. No, misji mamy dosyć sporo, bym powiedział. Bardzo sporo. Pokonana. Mimo wszystko. No mamy tych misji tu jeszcze, kurde, jeszcze cztery, no. Nie dobrze. Kolo pendromorfo. Lepiej było. Na SMS-a dostałem. Wolniej. No dobrze, warto takie wykonywać misje, bo wykonamy i mamy z głowy przynajmniej. Nie wiem, potem musieli kombinować. A, dosyć dobra zapłata jest tutaj, więc będę mógł swoje korowianko rozwinąć. Nie, z Radomia. Mężda potworu. Siedlisko z kolopendromorfów. Powinienem je zniszczyć. Okej. No zjeść mi się to zaraz zrespi mój kuń. Aj kuniu. O, jak ładnie Butler wygląda stąd. Kurde. Patrzcie. Łotka, nie tak szybko. Bardzo ładnie. Nie wierzę.
Dobra, już zrobione to. I teraz kurnie prawie 1000 kilometrów. Spoko mordo. Do zobaczenia w Radomiu. Okej, jedzie konik. Dawno nie wiem z dzikami walczyć, kurde, z dzikami, serio. Serio? Seriously? No, my friend. This is not chance, my friend. No i dobra, lecimy sobie dalej. Co ja mam wam powiedzieć, kochani? Zrobimy sobie tą misję i tak kończymy dzisiejszy odcinek. No, a w kolejnym odcinku już zajmiemy się tutaj dalszymi tymi pobocznymi zadaniami, a myślę, że je w przeciągu kilku tutaj odcinków je wykonam, przynajmniej dwóch, tak myślę. Max. No może trzech. Dobra, walić tę glaki. Naprawa. No to praktycznie działa, to jakbyście zauważyli. Tam to działa, jeśli nas stakują. Ten miecz działa tak, że jeśli nas stakują się 10 tych uderzeń w przeciwnika, to automatycznie. I zganam mocniejsze hity. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Chyba pod spód wejść, że to miejsce mocy było. No szkur! Zapomniałem, że się zabije. Ale jak głupi jestem. Boże. Boże. Jak on to zrobił? Jak on tą w los? Jest, dobra. Gitarra. W tym miejscu mi się zapisało. A no właśnie, zawsze te punkty nauki. Te punkty nauki można było wydać. Magia. To miejsce mocy. Bardzo i to na pewno wydam sobie na rozwój postaci te punkty, a te punkty prawdopodobnie wydam
Nie wiem na co. Chyba, że tu coś. Dobra, to ulepsza. Tam będziemy mieć samoc, jakiej poprzydawały, no nie? Dobra, to jest bestówka. Widać, że to nie za dużo. A ludzie łapała, no proszę. Jest pochwalony będzie czorowny wiota! Dalej chętna! Razem! Panie, razem! Zabijecie! No i cios kończący, dziękuję. Zrobione. Dzięki ci, panie. Gdyby nie ty. Wiecie, z tymi grasantami to nie ma żartów. Mogę wykuć dla ciebie nowe żelastwo. No, co tylko chcesz. Ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu w Belgardzie. Jasne, wracajmy. Chodźmy. Nie ma co tracić czasu. Okej, akurat się przeniesiemy. Gitara. Pasuje mi to idealnie. Pasuje mi wręcz, bym powiedział, że to świetnie. Jeszcze raz. Dzięki. Szepczysz jak widły w gnoju. Uporałem się z problemami Belgardu. Winnica znowu może działać tak jak wcześniej. Doskonale. A zatem, tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu, przekazuję państwu prawa do winnicy Belgard. Ufam, że będą państwo ją dobrze zarządzać. Wspaniale. Ach, już czuję zapach dojrzewających w słońcu winogron. Nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Proszę, oto nagroda. Ale to nie wszystko. Odwiedź nas za jakiś czas. Będziemy mieli dla ciebie niespodziankę. Ło, dziewięć. Mieszkam. Bywajcie. Wróć. Poczekaj 3 dni i wróć do nich. No dobra. Zjedz coś. Fajnie, fajnie. O właśnie, możemy wrócić przy okazji do Korwowianko. Cernie wyglądasz. Ja chcę wrócić do Korwowianko. A w ogóle, gdzie to było? A, bo to tu było, fajnie. A, dobra, spoko. Korwowianko jest tu, cmentarz jest tu. Ale to szkodniki w mojej winnicy zawsze. Dobrze wiedzieć. Dobra, spoko, można by się nawet udać tędy. Ja się nie boję. Ja też nie. Dalej.
Lecimy do Corvo Bianco, bo wykonamy sobie remont w tym impetku. Zaraz zarobiliśmy 5000, to dlaczego by nie wykonać tego remontu, tak? Będzie to dosyć fajne. Byłem kiedyś ofirskim księciem. O! Chłopie, kim ja nie byłem? On tu niestety przez miasto trzeba... No wyznaczyć, San Sebastian. Bardzo fajnie. San Sebastian. Okej, chodźmy do naszego Barnawa Bazylego. Księstewko niewielkie. Ale znacie kogo, kto by o naszych winach nie słyszał? Tak. Ja nie słyszałem. Do usług, jaśnie pana. Nie. Zdaję. Na ty... Myśl... Dobra. Okej. Okay. Czy życzy pan? Bywaj. To na razie wszystko. Za parę dni będzie to zrobione. Nie, przekaz, póki jestem w szale tutaj. O, i można to by było przyczepić sobie. Troszkę tak urządzić mogę. Okej, fajnie. Czekaj 3 dni, a zakończy generalny remont. Okej, czyli przez te 3 dni powinniśmy wykonać jakieś zadania. Tak, jakie tylko zadania będziemy to wykonywać? Klient ma zawsze... Aż mamy wiedźmińskie jakieś zlecenia. No, to potem może. Może to tak, to by wykonać tą misję. Miałem raz dziewczyny. Księstewko niewielkie, ale znacie... No ale kochani, ja mi się wydaje, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. A jeśli wam się nie podobało... No to cóż, ja mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że jednak wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Łapka w górę. Hej, cześć i czołem. Na razie.